Ten moment taki pan opowiadał jeszcze o dwóch takich chwilach. Jeden jak tutaj, w którym momencie, ten 22 lipca 40, jak zginął ten Sobolewski tutaj koło piwniczki, tak? Jak to było? To tutaj były walki, tak? Wtedy weszli Sowieci do Radunina, tak? A Niemcy się bronili. Czy jak to było? Sobolewski tak tragicznie zadanie. Jeden był od tego. A jak Sobolewski tutaj jak front był. Jak front był, tak. No to tutaj pod piwnicą. I jak to się zdarzyło? No z tamtej strony strzał był i straciło mi, jak był pociski zabiło, to było za ulicą. A i w jakich okolicznościach? To się działo? No kto wie jakiego. Leciał pocisk, machnął i się. No bo pan opowiadał, że tam on bo tam był jakiś żołnierz radziecki, on go jakoś tam chciał uratować. A, to było co innego. To co innego? Znaczy tutaj było tego. Ludzie z chowali się do lasu. To był tego. Ja wtedy w lesie był, to ja tego nie wiem, tylko mogę powiedzieć. To znaczy ich. Tutaj lipy takie dostały, tak. Powiedzmy. I ten ranny leżał pod lipą. No a te kobiety, to mój wojaszek był, matki brat. Wymączyli zejście tego, zabierzcie tego człowieka. To on tutaj jest nasza biznesa. Wziął jego do ręce, przyjrzysz, trzymał do kolana. Kto taki? Wojaszek, no. Wojaszek trzymał wasz, tak? Tego? To tego Wojaszka lomotywa to od razu nie żyły, a ten, co był rany na ręce, nie żyły dostał się. I uratował tego, tak? Ale sam zginął. No a Wujaszek Sobolewski, tak? No, to był, czy wasz Wujaszek Sobolewski? Wujaszek Sobolewski, mój urodzony brat Marcin. To z dedykacją. Aha. Przynieśli jego na ręce trzymał, to tego schratało z Wujaszka, a ten był rany i zawsze się nie jadł. A to było to będzie. No. Straszna historia, no. Pod Lipą to było, tak? No to tak, ale no. Tu nie ma daleko. Nie pod Lipą, tylko są te dwie lata przed nią. Gdzie ja chorą grałem? Chcesz grozę? Nie tak. A moja matka siedziała w tej piwnicy, tak było jak tego pomoga. Się w tej piwnicy, wszystko, matka tak była. I w kątku siedziała i nie żyła, została się. A całą piwnicę zniosło, tak? Sure, nie, z dachu nie było. Dom rozrosł tej piwnicy, z tej bombą. Chata tam dostała do tego, to... Coś pokopali, mieli to jakiś taki dzień. A kto jest... To jest na tym cmentarzu, kogo chowali, na tym tutaj radulańskim, to kto był chowany tam? Żołnierz ruski. Ja wziąłem żołnierze, leżą tu na drodze. I sami się tutaj pochowało. To nie są. Potem grali dwa niezrobne. Pochował na Krym tak jak trzeba.
Chciałbym na jeszcze moje czasy, ale ja na mostu jest na tej drodze. Bardzo. Nie na bardzo. Tak, tak. Drugi żołnierz, ja dwa żołnierze chowałem. I ta mąka teraz, coś tam śmierdzi. Gdzie się rozszykowałam, ale chyba więcej. A tam biedny tego. Przeglądałam tę stronę. Dom takie strony nie grubi takiego. A on tak musiał zbierać się, że się chwał. Chyba tak karabina. Chłopcy się grał tutaj, to mózgi leżeli tutaj. To ja go sam tym wyciągnął. Zakopowałam ten pochował. Tam na cmentarzu, tak? Nie, tam już wiecie, ale na smutaku to ja zamiast tutaj pochował. Ale wiecha, ale te co zbierali w Oszylu, to zabrali. I potem odkopali, pan pokazał, odkopali, że tam jest pochowany i odkopali. A w czasie pierwszej wojny światowej tacy carscy żołnierze byli tam pochowani na tym cmentarzu. Że pan Zenon opowiadał, że tam podobno 5 carskich żołnierzy w czasie pierwszej wojny światowej było pochowanych. Ten cmentarz to jest taki, że tego teraz nikt tam nie chował, tylko taki wybojenny i tego i to teraz, no to będzie carski cmentarz jeszcze. Nikt tego nie ruszy, nie jest montażem. A tutaj, jak to mam powiedzieć, że za tamtym miejscu pierwszych, to jak to mnie babcia to powiadała, że z podzałóg kobietę zmarła czy zabita, to przynieśli tutaj, nawet cmentarz pochowali. No to ten Niemiec jakoś znaczy nie rozumiał tego. To moi czebelicha, wiemy, to stara kobieta, nie wtóry, że czebelicha na drugi plac. Tylko kilka takich mogiłań było. No. Ale to jeszcze w czasie pierwszej wojny światowej, tak? Pierwszej wojny światowej, to jeszcze na świecie nie było. Aha. W czasie frontu tych bolszewskich, taka babcia ich zatrzymali tych chłopców, aresztowali po prostu tam, nie wiem za co. I akurat ona zmarła, no to my wzięli tego. Starsza, no panienka była taka, no chodzi szczęśliwa. To zanieśli, zbili trumnę i to pochowali, tak odejdzie się. W ogóle ten plac, czy pamiętasz tego, to nie do kogo należy. On zapisany jest na mapach, że to cmentarz. Nie, chyba nie wiem. Nikt tam go nie ruszał. Bo chyba rozpoczęło się to od tego moru, jaki tutaj panował na przełomie XVIII i XIX wieku, że tutaj wszystkich wynoszono i tam chowano na tym cmentarzu. Jak tutaj tyle ludzi na cholerę i na dżumę no, ginęło w Raduninie. Tak opowiadali starsi ludzie, tak, że bardzo dużo umierało. No i tak było. Gdzie? A niech pan mi jeszcze powie, jakie były takie stosunki, relacje między ludźmi tutaj we wsi przed wojną? Czy były jakieś różnice między prawosławnymi a katolikami? Bo ja słyszałem, że na Polesiu, to jak katolicy mieli swoje święto, to prawosławni szanowali i nie pracowali i odwrotnie, że było tak, że i odwrotnie było tak, że było taki duży, taki wzajemny, jak gdyby szacunek. To bardzo porządny był naród, bo u nas, proszę pana, tego, no ja Polakiem jestem, a jak nasze święto, to pozostałem tak mój wodzec. To niedobrze. Ale co, ale jednostki takie były, czy, no bo ktoś się może taki jakiś, no człowiek znalazł? Nie, czy to było takie masowe, czy to tylko było po prostu ktoś taki miał takie swoje, no brak, powiedzmy, no szacunku, kultury i wzajemnej takiej, dla siebie i dla innych?
No jak był bez kultury, to... To tak postępował. No to był numerkiem, co chodzi. To takie były nieprzyjemne takie sytuacje. Kochany, jeszcze ja tutaj... No, wojskowo tam jednego miałem takiego, że... Różne były. Ale my tutaj prawosławne, takie, Boże, my... Wiedny, ładny, piękny, żywi cały czas i dobry. Kochany, ja tego... Mnie... Zmarła żona. Dzieci małe, tego, lato, zboże, tak dalej. Prawosławny chłopak tego, założył koszarkę, ja tam stoję na granicy, on jedzie, a mówię, gdzie ty, Aleksander, jedziesz? A ja tam, ciebie łowiesz tylko szony, mówię, bardzo dobrze, dziękuję, no. Bardzo dobrze żyje, że wojskowy to rząd zboru pokłóci się. Tak, rząd mocny. Helena mówiła, żeby zapytać, bo Państwo mają te oryginalne zdjęcia tych Sobolewskich, którzy byli w powstaniu styczniowym. One w kilku gazetach są publikowane. Czy Pan Tomaszewski coś pamięta o nich? No to Sobolewskich. Kto to był, co o nich pamiętamy, wiemy? To ja pokazałam, to te nasze zdjęcia. Dla Marii Sobolewskiej, dedykacja. I kto to jest? Wiemy, no bo... A Maria to kto? Matka moja. Wasza matka. U nas... No, jak z tych pierocioszek. Tak? Pochowany jestem, więc to... Wie pan, że jestem tak... No wiem, tak. No co to tego, to... No to, no to ja chyba wiem, to moi dziadkowie to byli w tym powstaniu. No i oni, tam 40 ludzi zabitych było. A te moje już stryjki znaczy pochodzili z tej rodziny. To uciekali za granicę. My się dwóch było. To było także tego. Wujaszek. I ten, i wujaszka jak byli za granicą, to do tego, właśnie do roboty, tylko tak już pisali oni tam do babci, babcia mnie to powiedziała, te wszystkie pamięta, bo to było tak, że on tego, poszedł do gospodarza, do robotnika, ale był taki uczony człowiek, że tego, to on tam przyznał te książki, to on tego, dali go uczyć tam za granicą, idź, uczyć się tak dalej. Potem z niego wyszedł tego, nazywali mosty, budował inżynier i znakomity skrzypiec był. Wyszedł tego, gdzieś tam grali, tańczyli, a już to jego wujaszek, to z tego, że poginęli, nie znali się. A ten Sobolewski. A ja, ten podchodzi, ten, a co ty za jeden? No mówię, że taki, powstaniu. Znaczy, pouciekali my. No i to potem oni sobie jeszcze nie wierzyli jeden do najmu, że tak. Jak pole nazywa się. To pierwsze pomorsko, drugie, jedni cieli było Danina, a thank you.
Шеремети Настя, да? Ну, ага. Что за им полем было. Ага. То. Теж я еще жиє, правда, подобно. Жиє, жиє, в Бямстоку жиє. У нас жиє, ну. Павлина была у... Павлина у нее была сестра, так? Та, ну, а она змарла уже? Та Павлина двадесятирочник была. Ага. А была еще Нина. Trochę młodsza. To Martonikowa Nina? Nie. Szeremety. Nasi siostra. Tak. Nina była. Da. Za jakimś Kalasowskim w Stalkowszynie. Oni żyli w Białymstoku, to ona umarła. Aha. A gdzie wy się uczyliście? Za Luką. Szkoła gdzie była? Szkoła była... В родині спочатку под приватне учила, потім була школа. Но. Була школа то, у Савалєвських там. По домах була. По домах, але бабушка Настя розказувала, що була у етих. Там, де у Таїси, в тим дому, там, в тим дому, що зараз розібрали. Że u Lisowskich tam, w tym domu. No. Na wprost Alutów, dom Lisowskich. Był nauczyciel pierwszy. Był ten. Najmowali to uczyli. To on cały dzień uczył ich. A potem już był nauczyciel państwowy. Jeden był, a potem drugi był z tego, gdzieś z Sokółki, czy z Sokółki stamtąd był, Staranowicz Antoni nazywał się. To ja uczył, a potem po nim był z tego, z Safipola Krasowski, to ten uczył. Ale to byli już państwowi, tak? Państwowy. Ale wcześniej to był najmowany przez ludzi. No. Że rodzice się składali i opłacali tego nauczyciela, tak? No. Potem już byli państwowi. I świadectwo jeszcze może jest u was takie? Nie ma takiego szkolnego świadectwa. No a gdzie oni patierali się? Jak? Gdzie się zagubiły? A ja nie wiem, tyle nie. Aha. Już nie to. Jacy nauczyciele, srodzy byli nauczyciele? Nie bili, nie stawiali w kącie? Nie, jeden ten był nauczyciel gdzieś tam od Sokółki czy z Sokółki, to on i tańczyć uczył. Aha. A ile dzieci w klasie było? Ile? Czy ja mogę pamiętać? Była pierwsza klasa, druga, trzecia i czwarta. Cztery klasy, to z rana uczył pierwszy i druga, a potem już... Czy nie, z rana druga i trzecia i czwarta, a po obiedzie pierwsza i druga. Aha. A po czterech klasach dokąd szli? Dalej gdzieś się uczyli? Kto chciał uczyć się dalej, to w Zalukach. Do piątej można było iść. Do piątej, do szóstej. Aha. W Zalukach była do siedmiu klas. Aha. Ale nie było takiego przymusu nauki? Niekoniecznie trzeba było się nie, uczyć? Nie, nie było. Nie? Nie. Chcesz uczyć się, to ucz się, a nie chcesz, to jak sobie chcesz. Aha. A za carskich czasów nie pamięta pan, co ojciec opowiadał, gdzie się uczyli? A za carskich czasów? A za carskich? Ojciec nie opowiadał? Nie. No ale ojciec
gdzie musiał skończyć wasze szkoły jakieś. A ja nie. Jak on poszedł do tej takiej podoficerskiej szkoły. On, kto, ojciec mój? Tak. On w wojsku dostał tego Fitzfiedela, jak nazywają. Aha, Fitzfiedela, tak. No, po rusku. Da. W wojsku jak był. No. Na wojnie 3 lata był. Po wojsku. Jak z wojska wychodził, to ten naczelnik, który wypuszczał ich, to mówił: "Słuchajcie, ребята, скоро увидимся на полю бою. Дядя же już воин наш несе". Так, и ojciec jak przyszedł, to w 14 roku wojna началася. Niemiec naszedł na Rosję. I ojciec był na froncie. 3 lata był na... Wojna ciągnęła się 3 lata. Aż do rewolucji październikowej. Jak rewolucja zaczęła się, to rozeszli się jakoś. Po rewolucji to zdaje się zwojował Piłsudski. A wasi w bieżeństwie też byli? W bieżeństwie byliście? Jak? Jak bieżeństwo było, to wyjeżdżali stąd czy nie? Młode, wyjeżdżali, uciekali. Uciekali od Niemca? Od Niemca. A Niemiec już tak mówił, że głupi. Niemiec taki sam jak ludzi. Dużo uciekali, to aż na Sibir. Tak, tak. Ну, młodzież uciekała. Potem tam sam to wracali. Wracali tylko... No. No. A w 1939 roku, jak tu Rosjanie przyszli, to szkoła była? Bo mama coś mówiła, że była i to już taka przymusowa, w języku rosyjskim uczyli. W 1939, jak przyszli Sowieci, to zorganizowali szkołę też? To nie na długo. Jakiś prywatny był taki, to trochę zorganizował, ale to zaraz zaczęło się znów. No, to wrzesień, to już wyszła 39 cały i 40 cały, to dwa lata były. Nawet 41 jeszcze. Czerwiec. Tak, czerwiec, czyli wyszło 3 lata. To musiała też być szkoła tutaj. Była w majątku tam. W majątku była, tak? No. Aha, bo tam były zajęcia, no. Tak? I na jaką? Na białoruską? Na jakim języku szli zajęcia? Białorusku z początku był taki... Jakie nazwisko było, to on po białorusku uczył. Aha. No. A ja to i nie chodził. Nie chciał chodzić, bo to nie było przymusowo. A nie przymusowo, tak? Nie. Aha. Ale mówili, że jak ten czas był ten, jak Sowieci przyszli, to był tak zwany czas swobody, tak? Nazywali. A no, to było tak, jak przyjechał czołgiem do Pieszczenika, to chodzili jak odwiedzić do tego, to on pytał się, lasy byli to jeszcze, to państwowe byli, nie państwowe, te prywatne lasy byli, a na ta strona pokazywa, to tutaj państwowe byli, bo od Pieszczenika szosy było widać, nie było lasu do tego, to on mówi, służycie, ребята, сейчас будет ваше то, и там ваше пришли, давай возить трохи лесу з этого. З леса, этого панського, государственного. Ну, да. Приватне, потім, а? Зачали зараз натискать. А мові, то не ти, а совєти.
Normy nakładali i wywozili do ruskich. No. Ale mówią, że było wesoło, że tam w majątku po tańcówki organizowali Sowiety. A cholera. A cholera. No. A jak za Niemca było tutaj? Rozstrzeliwali, bo wiem, że mówiła mama, że, no, że były tutaj różne takie. No historie. A za Sowietów kogoś za Niemców. A nie, jeszcze za Sowietów. Czy wysłali za Sowietów tam na ten? Kogoś wysłali, tak? Na Sibir. Leśnika, tak? Leśniczo. Nie. I dwugajowych był. Aha. Gricuk i Zwierzyński nazywali. To tych wywieźli. A po co to było wywozić? Ale tak jak ty mówiłeś, swoje wywozili, bo no wędrowali. No ale leśniczy podobno tam w okresie tym, jak gdyby nadużywał swojej władzy w okresie i tam zmuszał do pracy, do drobku jakiegoś, tak, ludzi. On nie zmuszał, sami ludzie szli do niego pomagać, żeby roboty dostać. Aha. To tam za stawem mieli deputat, mieli pole, tam kartofle sadzili, ogrodzenie było od dzików, wtedy jeszcze nie było tak dużo zwierzyny. Teraz jest dużo. Ale ty mówiłeś, że za ruskich, to za Sowietów, to tego, normy nakładali. A no to ludzie gnali, z Bobrownik, dalej jeszcze z Bobrownik, przyjechali. Rudaki tam? No, nakładali normy. A ten chłopczyk, Michał, to był tym, leśniczym był. No, przyjechał z Zabludowia jakiś naszelnik i do niego mówi: słuchaj, Michał, jak ty tak będziesz działać, to ciebie woszy zjadać. Вот пиши, есть 5 кубометрів, вивез 5 вирубів, пиши, Москва разберет. І так і було на концу. Писав на око. Ну так. Ну. Żeby jego nie wysyłali. No. No. A potem jak Niemcy przyszli, wkroczyli, to silne walki były, czy nie? Jak ten moment, kiedy Niemcy weszli tutaj? Jak Niemcy weszli? No, sobie... Niemcy odstupili. Odstupili, no. A tutaj rosyjska władza była. Mhm. Jak to musi Stalin już był? No Stalin, jak to się... Ale kilku tutaj zginęli ludzie jacyś, tak? W czasie wojny zginęło żołnierzy tych radzieckich, tak? Zginęli żołnierze w Radulinie. Nie, chyba jakoś, zdaje się, 2 tylko zabili, jak nadchodzili. Samoloty latali te niemieckie. Samoloty rozstrzeliwali. No, ten jeden żołnierz, ja słyszałem, jak ten Sobolewski tam chciał do piwniczki ściągnąć, tak? Jednego żołnierza radzieckiego, tak? Sowieta. No, no. I wtedy on pagił, tak? A co ty? Już nie pamiętam. Pamiętam. No. A jakie porządki Niemcy wprowadzili? Niemcy jakie porządki wprowadzili? Niemcy? Tak. Szkoła też była przy Niemcach? Nie.
Zdaje się, nie było, nie pamiętam, cholera. Nie było szkoły. Ale co? A Niemcy jakoś długo nie byli tutaj. Już w 43 roku nie było Niemców. No w 40 nie, byli. Gdzieś... Ale tylko pod tym, pod Stalingradem. Tak, to no, stali już. No to moje wesele było w 43 roku. Tego. I przyszło dwóch Niemców, jakoś ściągali się oni. To przyszli dwóch Niemców, mówią, zaczęli dla nich gadać, że już wojna szybko kończy się. Że wygracie wojnę? No, że Niemcy wygrają? Że pod tym, pod Stalingradem, które byli okrużone. To on powiedział, stamtąd będę wracać bez jednego skrzydła. Jak Paulusa wcieli, to tak i było, że... No. No, to skrzydło zostało się tam. Jak tam Paulusa obcięli, to i wtedy wrócili z powrotem, szli. To wtedy już się... A. Dziesiątki bocianów. No, te łąki były niezmelerowane, meleracji nie było. Tak, ja pamiętam, jak robiono meleracje. To jak ściany były, to na 60 lata były. Drewniane były takie porobione specjalnie, kopy stawiali i podbijali te nosiły, jak nazywali. I tak wynosili się kopicy te ściany, aż tu wynosili na suche miejsce. To praca ciężka. To ciężka była praca. I to spieszyć się, żeby przed deszczem, a ja. Przed tym. To tu tych żab było pełne, kosy kosić to aż ciężko było ciągnąć kosę, bo żaba przy żabie siedzi. A teraz tutaj żab tak nie ma. I bocianów nie ma tak dużo. Tylko chyba jedno gniazdo po Załukach jest. I tu u mnie. No w Oliwach nie wiem tam. Chyba w Oliwach jedno czy dwa są, tak. Pamięta pan, kto był po kolei sołtysem w Radominie? Pierwszym po wojnie do obecnej pani Cyboniuk? Po wojnie był sołtysem Wódźko. Wódź mówi, że był pod sołtysem za Niemców. A pod sołtysem to był Wojtulewicz Józef. Czy
czyli Bućko, ten Josip był sołtysem? Tak, za Niemców to Sobolewski był. Tak, za Niemców był Sobolewski. A Wojciechowicz Józef był pod sołtysem. Aha. Pod sołtysem. Bo pamiętam, to mnie ten Jan Martonik opowiadał, że Niemiec wyznaczył pod sołtysa, żeby iść jajek uzbierać trochę w wiosce. I oni szli przez wioskę, a Martonik Jan stał tak przy ulicy i ten Niemiec umie po polsku rozmawiać. I mówi, pan stoi tak, bo jeszcze nie to idzie razem. No i ten Martonik szedł. I gdzieś tu szli do zagrobu, czy gdzie oni doszli, czy tam do Stasia. I ten już taki pijany szedł. I mówi, Niemca bić. A ten wszystko rozumiał. I pyta się ten Niemiec po sołtysie, kto to taki jest. A mówi, oto jego dom, Antonowicz. I podchodzi do niego, mówi, to ten od razu jego jakowo odskoczył, że tak. Taki mocny pan, Niemca chce bić, to tam mówi, pod Moskwą czego potrzebuje takich mocnych. No i ten, żeby na ciebie Niemca innego, to co im groziło? No i tak ten Antonowicz poszedł, tylko już więcej tego już na pewno nie powiedział. Tylko raz było taka jeszcze, że sprawa, że pod sołtys poszedł, popowiedzieli, żeby przyniósł, gdzieś łódki poszukał. No i ten Wojtulewicz poszedł i przyniósł litam, czy więcej, nie wiem, tej łódki do Sobolewskich. Próbowali, gdzie ty to kupił? Mówił, on to nawiesz, tam i tam. Przyprowadź pan jego tutaj. I przyprowadził, przyszedł ten Antonowicz i pytał się, ile mocy? Mówił, ja nie wiem. A oni mierzyli 20% tylko alkoholu. 20 moc, 20 gum. Położyli na jego na łóżku i 20 gum jemu dali. Mówi, robisz łódkę i sprzedajesz, to będzie czego nie było, pani lub dobra łódka, ale tak to mówi nie było. I tak. I 20 bym dostał. No bo co to za płytka 20 tysięcy? Wracając, zdaje się, że pierwszym sołtysem po wojnie był Jan Zagroba. Oj, nie się zdaje, że to jest gdzieś ja znalazłem w internecie jakiś tam protokół Rady Narodowej z Szydziałowa, gdzie była lista 46 chyba roku. Gdzie była lista sołtysów z gminy Szydziałowo i tam właśnie przy Raduninie był wpisany Jan Zagroba. Tak, a teraz bo... nie wiem, co było dalej, dlatego pytam, kto dalej był. Bo ja już pamiętam był pierwszego, to był tam Tomaszewski. Dobra, tak. Nie, ale, ale czy to było od razu po Zagrobie, czy jeszcze ktoś był? Słyszysz? O, zaraz ja powiem. Był Zagroba Jan po wojnie, jeszcze partyzantka chodziła, to on był jeszcze sołtysem, bo... Bo Zagroba taką czasem przychodził, to jednego roku mój ojciec i ten Zagroba to często do nas przychodzi i tak opowiadali. Mówił, czasem przyjdzie partyzantkę tu i prowadź, to mówi, tak mnie aż żal bierze, mówi, do kogo to ja poprowadzę? No i musi iść. To po Zagrobie potem był Bućko albo Szeremeta, ten sąsiad, Józef też był. Był sołtysem. A Bućko to ten, co tam... Aleksander? Czy tam. Julian? Nie Julian. Tam, gdzie ten Boris jest, przyjeżdża i Szujk. Tam taka Anastazja, jego żona była. Ona pochodziła z Warium. Z tego domu, co tam... Nadzie, no. Ten przyjeżdżają, taka... Jest kaleka jedna, Krysia, to z tamtego domu, tam. Tylko z drugiej tej strony od pana to tam mieszkał ten Julian, co był gajowym. A z tamtej strony to mieszkał ten Bućko, ten, co był sołtysem. No i potem kto tu był? Bućko. Ale czy pierwszy był Szeremeta, czy potem? To ja tego dobrze nie pamiętam. Tylko był Szeremeta. Józef i Bućko był. A po nich
Tomaszewski chyba już był. Tak, pan Tomaszewski bardzo długo. Całe moje, pamiętam, dzieciństwo, młodość, to on był. Tak. A potem Olszewska, a potem... Tak, no i potem już potem pan Janusie, tak? Tak, chyba właśnie pan Tomaszewski był najdłużej sprawującym urząd. Pewnie nawet między 20 lat, jak nie więcej. Szeremiatek Luzow to nie chciał, gmina było siedzimowo. I Budźko też siedziało, bo też on tam jeszcze do siedziało jeździł. Tylko już nie pamiętam, czy kto był pierwszy Budźko, a potem Józef, to tego już nie. A kto dalej? Chyba Tomaszewski był więcej, czy kto to? Chyba no pewnie tak, no to już wiemy dalej, to już nasze czasy, to już... To już nie trzeba. To już nie trzeba, tak wspominać, wiemy. A jak tam po wojnie, pamięta pan, ta władza tu się nowa wprowadzała? Wiem, że jeszcze jakieś tutaj chodziły oddziały leśne. Już tam 45 rok, 46. Coś to te partyzantki pamiętam, taka no to ty już pamiętasz tam, tak? Z opowiadania chyba, no, tam, bo jeszcze, no to... ja to nic nie pamiętam. Pamiętam, czy chodzili tu. To był taki zwyczaj, że ojciec nie chodził od nikogo, ale mama chodziła. I w nocy, i raz powiedziała, że odezwała się, a potem nie chciała odmykać. A to była partyzantka, wtedy ruska ta przychodziła. To zaczął już mówił, że będzie granatę rzucać, to wtedy otworzyła i od razu z karabinem do niej. To ona zbladła i chorowała jakiś czas. Ale drugi tak kolega jego mówi, nie puchaj. Żęszczyn, mówi, został. I tak się uspokoiło. A raz był przypadek, tu piwnica u nas. Ale to nie te przez te drzwi, a trzeba było przez jeden pokój, drugi przejść i tam drzwi otworzyć. On lampę wziął. Tylko nie pamiętam, patrzył i wpadł do piwnicy z lampą, ale nic nie powiedział. Nie to, że tam był wrog jakoś nastawiony, tylko tak szczęśliwie wskoczył, że i lampu nie powiedział nic. No. I tak... no ale to było przy Niemcach jeszcze, tak? Jak Niemcy byli, ale potem jeszcze po wojnie jeszcze, po 1944 chodzili też partyzantka. Po wojnie to... To ja partyzantkę rabunkowa, to tam oni nic, oni tam nie... Na naszym terenie, jak ja wiem, to tutaj chodzili. Bo prawdziwa partyzantka, to oni chodziła po chatach tak. Prosili, żeby coś może nawyżej, żeby coś dać, czy co, ale nie brali lampy, tam nie chodzili i nie zaglądali po kątach. Prawdziwa partyzantka. A takich rabunkowych to najwięcej było Zielniakowo. Tam pewnie Zielniakowo. Coś też wspominam, myślę, że z tamtego koło. Tam podobno był taki jakiś jeden taki, w ogóle bardzo taki zwyrodnialec tam z tych oddziałów, który po prostu był. To prawdziwe partyzantki to był... Wieśniczego Wrytyńskiego syn. Żeby mama Stasia żyła, to ona dużo powiedziała, bo ja też od niej trochę słyszałem, że... I mój ojciec wywoził ich na... Było. No do ruskich to wywozili wtedy. A ten syn Wieśniczego studiował na studiach w Białymstoku. A Bogdana, tego syna i ich zabrali i powiedzieli. Ojciec ich już do Sokółki tam do tego. Bo wyznaczyli kolejkę, czy jak tam. A ten, co studiował, został w Białymstoku. On szedł tutaj już do domu, to ktoś tam powiadomił, nie idź, bo już rodziców nie ma. I on znowu się wycofał. I on przeszedł do partyzantki. Do partyzantki przeszedł. I my jechali, moja mama pochodziła z Ostrowia tam północnego.
I my jechali i nas zatrzymali w lesie. Dalej nie pojedziecie, bo tu musicie zaczekać. Jak my się wycofamy, wtedy najwyżej możecie pojechać. I ten, co nas sprawdzał, poszedł gdzieś tam dalej. Zaczekajcie i przyszedł. Mówił, pan macie szczęście, mówił taki. Powiedział jeden, że możecie jechać. A to był wtedy w tym czasie tego leśniczego syn. Wiedział, że dobrze ojca. A tutaj podpisali dużo. Podpisów zrobili, podpisów, że trzeba tego wywieźć leśniczego. A on był prawdopodobnie leśniczym. Niekiepski leśniczy był. No i tam ojciec leśniczy tam zmarł i syn zmarł, a żona jakoś przeżyła i wróciła do Krynek. W Krynkach tam ona z Krynek pochodziła, z tego miasteczka. No i tutaj jak ich wywieźli, to zrobili taki bal, przyjęcie.